Cześć, siema, witajcie, z tej strony oczywiście Maty, witam was w kolejnym vlogu, albo odcinku, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Ogólnie nie jestem sam, bo przede mną, a za wami znajdują się dwie pewne osoby, które już dobrze bardzo znacie. A więc mogę wam ich przedstawić. Także, jak widzicie, ekipa MS... Jestem w komplecie, jest i Hubert, jest i Julek. Także nie było, w sensie nikt o tym nie wiedział, bo nie mówiliśmy wam o tym, ale chłopaki po prostu przyjechali, bo w sobotę mamy moją imprezę osiemnastkową, więc chłopaki też dojechali. I nagrywamy ten wstęp, bo chłopaki, jak i Patryk, mają pojebane pomysły. I tu jest coś, co mam podobno otworzyć, więc się boję, że tam jakiś kurwa żółw albo kurwa inne coś wyskoczy. Więc po prostu lepiej, żeby było to nagrane. Ogólnie mamy późną godzinę, bo mamy o które? No, 23:22, bo my dopiero w sumie przyjechaliśmy z chłopakami. Więc o, tutaj Hubert już rozgrzewa drugą kamerę. Więc ogólnie my dzisiaj zaczynamy tak na spokojnie. Chłopaki przywieźli prezent, więc boję się tego otwierać. Ale w dalszej części na pewno, bo tam jutro zabieramy się za robotę. Chłopaki sobie przetestują zetorka, bo jeszcze go nie widzieli na żywo. Więc tak to się zacznie. A aktualnie chyba mam przejść do otwierania tego czegoś, tak? To będzie straszna rzecz. Także teraz przekazuję kamerę Julianowi i chyba muszę się kurwa podnieść tego czegoś. Dobra, pierwszy. A, dobra. No, to wrócamy po prostu. Ja się boję tego otwierać. No dawaj, bo 2% baterii. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Ja pierdolę, na to nie patrzę. No dawaj! Jak ktoś mnie kurwa pogryzie, to was zajebie chyba, nie? Mam naszą odpowiedzialność otwierać. Duże ręce. Jeszcze tu. O, już prawie. Przewróć na drugą stronę. No kurwa, to się ale przewróć na drugą stronę. I dawaj, bo 1% baterii, dawaj! No skąd ja mam ci kurwa numer? A zielony taki amerykański. A czekaj, bo to nie jest z tej strony, to co? Zajebę was. O kurwa, już kurwa. Nie wbijaj tak mocno. Niech tam kurwa coś jest, to was zajebie chyba. Spokojnie. Dawaj, dawaj, streszczaj się. Haha, zestaw kurwa lambda zetorka. Nie, co to jest kurwa. No tak. Czy do zetorka, czy do 60? Może być do 60, tyle, że to są LEDowe. Haha, LEDowe kurwa ty. No LEDowe to są. No. Człowieniu. Nie, to będzie do zetorka założone. No i dobra. O, ty kurwa. Tyle, że zetorek nie ma podłączenia stopy. Trudno to zrobić. No tak. Wszystko da się zrobić. Tak, wszystko da się zrobić. Elegancko, kurwa. Nowe oświetlenie będzie. Elegancko. Kurwa. Chuj, jutro podłączamy. Jeszcze też jest zeter ma na podłączach. Mam dwóch, no? No. O. Najlepsza babka, nie? No, także witam dnia drugiego, Hubert. Dzień dobry. Dzień dobry ogółem, całe te. I musimy tu wziąć z tego. Myślałem, że bolec też żeś zgubił. O kurwa, musimy zdejmować zaczep. No, nie mam. Ale mam na śrubach. Tak. 32? 30 chyba. Jak mnie pamięć nie myli. Zobacz. Co? Jarek kogoś wyciągnął. Tak? Lichmana kurwa. Dobra, to. Ten typ tak ma. Dobra, zobaczymy czy wygarnie. Ale wajdryneczka śmiało.
kurwa. Trójko. Ale Wegar to ma dobry, co? O, jebany. Tu na drugą chyba ten. A ja pójdę po zawlecie. No, także tak wygląda. Pierwszy dzień chłopaczki u mnie są. Ła, siwosto, dalej jak. Jedziemy talerzować nową dzierżawę. 4 hektary w jednym kawałku. I tak to wygląda. Ty, Zetor jeszcze w pole nie wyjechał, a już nie wytrzymał oporu. Bo się kurwa tłumniku się dziura sobie. Dobra, pójdź tam. Masz. Końca nie ma, panie. No, także jesteśmy na nowej dzierżawie. 4 hektary w kawałku. No jak widzicie, po mnie się nie ma czego spodziewać, że wziął normalne pole. Zawsze muszą być krzoki. No ale jak Maty chytry, to bierze wszystko jak leci. Ogólnie, no bo Zetora widzicie w takim w takim wydaniu. Maska jest trochę rozebrana, nie ma dachu, bo tata już trochę zaczął przy nim działać. Tutaj ta górka jest taka piaszczysta tylko. Oj. Szczerze, tego gospodarza, co obrabiał to wcześniej, to mu kurwa ręce połamał. Sobie z takim Skaliego bratem. Wychodzimy na piwo. Ja pewnie oglądasz to, Marcin, więc pozdrawiam. I takie... Mówię ogólnie, słuchaj. Mówi, tam ma się sprzęta. Tam mały jest, nie? No i mówi, że lubi też ciągniki sobie pooglądać. Mówi, to zawsze moje vlogi włącza. I mówi, czy ty możesz, kurwa, mniej kurwić na tych odcinkach? Mówi, bo młody się uczy. Ja mówię, dobra. Ty, no tutaj to ładny czarnoziem. Rozjebany jak żaba na liściu i się patrzą, kurwa, ty. Nawet fanów na żywo mamy. Widownia. Nie wiem, podziwiałem Zetora chyba. Cześć, bo on coś chce. Przyjdziesz muzykę. Przyjdziesz muzykę, bo on coś chce. Zapytaj, bo on coś mówi, czy co? Ja nie wiem, czy on coś chce. Ja nie wiem, czy on coś mówi, czy nie. Ja pierdolę, ty. Nie mogę. Ale dobrzy są, co? Jak no tu pojadą, no to już coś. Pierdolę te poprzeczniaki. Teraz musimy ci kurwa wyjebie. Co?
Co? Dawa, tą szybę ci wyjebie. Nie, chuj, tu trzeba się gdzieś przeciąć. Tu jest jakaś bruzda, może jakby pojechał po bruździe. Robi się całkiem ładnie. Myślałem, że będzie gorzej w takich krzokach. Ale nie robi się źle. Bo bałem się o to, że właśnie będzie to stało i potem Bóg mi tego nie przykryje. Ale teraz to sobie przesknie. Adrian mi tu obornik rozwiezie. Bardzo ładna pszenica. Myślę, że nie jeden by się pokusił, żeby tu jeszcze kombajnem jechać. Prędzej by kosę urwał, no ale... Kurwa, co za gospodarz to obrabiał. Przydałoby się tu przeciąć gdzieś. Tam jak jest słup, widzisz? No. W sensie, no najlepiej to by się było przeciąć na środku, nie? W bruździe. Bo się kurwa tu jest chyba bruzda. Tu jest bruzda? Chuj wie co tu jest. No, ale gdzieś tu tak by było. Ja to zaraz wysiadam. Co? Chuj mamy tu trzech. Ale zaraz to ja wysiadam, ja wam się przetnę i... No i witam w dalszej części. Jak widzicie na załączonym obrazku aktualnie robiliśmy koło w wózku. Robiliśmy koło w wózku, założyliśmy nową dętkę i teraz idziemy odczepiać header. Będziemy zimować bizunka. Och kurwa. Powracało. Header ogólnie jeszcze jest do wyczyszczenia, kombajn jest wyczyszczony. Kombajn jest wyczyszczony. Kurwa, hebel. Wytniemy tu trawkę później. Przystawimy go do ściany.
wstawimy go do ściany. O, a tu kurwa się jednak coś zostało. Bo wiecie, jak czyściłem, to jeszcze potem odpaliłem kombajn. O! O! Elegancko. Sita pootwierane na zimę. Może być! Może być! Chłop! Odstrzała! No i dobra, odczepiamy i się na razie to musimy podjechać. To jest najgorsza rzecz, która... Nienawidzę jej robić po prostu. Co? Co? Do przodu? Jeszcze? Co? Czekaj, to tu. To musi wpierdolić się tu. No. A z tamtej jak to wygląda? Jo, jest dobrze. Trzeba wózek delikatnie do tyłu. No to skocz na 60. I delikatnie do tyłu pierdolni. Czekaj. Za... Dobra, dawaj. Jest? Nie wskoczyło? Żeby się zahaczył. Jak? Ale tu brakuje. Wiesz, że lekko go... W który, że... Do... No zobacz tak, żeby było dobrze. To spróbuj cofnąć albo coś. Jeszcze daszek potem odkręcimy. Header do stodoły, a bizonek na razie jeszcze pod blandeczkę. Cofnij.
Siedzi? Bardzo ładnie. Elegancko. Co ty się odjebało? Czemu to tak? Dobra, tu trzeba to rozkręcić. Poczekaj, ja opuszczę na maksa może, nie? No już. Tak, tak. 24. Tu jest mało powietrza. Pierdolisz. Nie ma wody. Żartujesz sobie. Nie, wiesz co, teraz może pod obciążeniem, bo powietrza jest. Ale teraz dogniotuj się jeszcze go bizona. Tak, no. Tu też siedzi? O kurwa. Tu trochę do przodu. No. Ale tu nie siedzi tak kurwa na pewnie. Wiesz? I potem możesz siadać. No. Także jesteśmy, mamy na polu. Wczoraj Hubert tutaj jeździł cały czas. Pół tego pola zrobił, ale wczoraj inne obowiązki były i nie zrobiliśmy wszystkiego. Więc dzisiaj z rana przyjechaliśmy dokończyć. Bercik nagrywa, proszę bardzo. Dzień dobry. No i dobra. Ogólnie nie wiem, czy z tych dwóch dni będzie jeden vlog, czy dwa, czy trzy. To się zobaczy, ile będę miał materiału. No i co, ładny kawałek, 4,5 chyba, dokładnie. Trochę muszę wypłytać na podnośniku, bo kurwa wczoraj jak zobaczyliśmy, to na cały talerz. I oczywiście się kurwa kurzy z tych krzoków. O, ile przepiórek. Tu prawie jak bez orka. Zrobię sobie jeszcze te dwa okrążenia. Tu jest. Potem dam Julkowi i zostawię tu chłopaków i jadę do innej roboty, bo jutro też impreza moja, urodziny, dlatego też chłopaki przyjechali. No ale jak już przyjechali na imprezę, to oczywiście coś tam porobimy. Nie będziemy siedzieć cały czas i pić substancji wysokoprocentowych. Najgorzej, że ten pył cały do kabiny leci, no to jest kurwa